Wchodzimy właśnie do kościoła, skończyła się liturgia Wigilii Paschalnej. Wszyscy już prawie poszli, ale jeszcze ktoś jest. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. O tej godzinie jeszcze ktoś pracuje. Dobrze, nie? Oj, to jest chyba ojciec proboszcz. Ojcze, pozdrawiamy serdecznie. Jak ojciec się czuje? Bardzo dobrze. Wspaniale? Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Przepraszam, prawdziwie zmartwychwstał, no właśnie. Alleluja. Co ojciec robi? Po rosyjsku też się mówi, Chrystus Waskryes, tak? Tak. Ale jakie piękne są, proszę ojca, tutaj świece. Świece są piękne, tak. Nie? To, ojciec... to jest dar wspólnoty żywego różańca. To ojciec ma świecznik taki chyba. Nie. A tutaj jest nakrycie też nowe. No, ale piękne. Piękne. I obrus nowy. Dar od nowych Duchu Świętym, wspólnoty od nowych Duchu Świętym, proszę bardzo. Wspaniały. Piękny mamy. Ojcze, a co się działo tutaj dzisiaj w ogóle? Dzisiaj, no, Chrystus zmartwychwstał, wierzymy w to bardzo mocno. Mówił, ale... Mieliśmy Wigilię Paschalną tutaj, przeżywaliśmy. Takie buty. Całą liturgię. Przewodniczył jej ten, co właśnie filmuje, ojciec Mateusz Stanowski. Nie ma go. Tu. Nie ma. Tu. O, nie, nie? Ja nie ma. Nie, to ten, nie, no ten, o ten, o ten, o ten pan, o ten. O właśnie, on. To już nie ma co oglądać. I co, ojcze, to jak było, pięknie było? Bardzo pięknie było. O. Wspaniała liturgia. No i właśnie to nie zdążyłem na ogłoszeniach powiedzieć, a teraz powiem, nie wiem gdzie to leci, ale powiem to, że dziękuję parafianom wszystkim za takie wybieranie tych liturgii, że nie musieliśmy za dużo przepraszać ludzi, że nie byli wszyscy w stanie wejść. A więc były te komunie święte, poza mszą świętą i dużo ludzi też z tego korzystało. No i dużo ludzi z nas oglądało transmisji, bo około 90 osób każdą transmisję oglądało tutaj parafian, a więc bardzo się z tego cieszymy. Ojcze, a jutro co by było na przykład do polecenia z fantastycznych rzeczy? No to na pewno rezurekcja o 6 rano. Aha, nie, ale to, tak. To ten, a no, no później, i... Później coś? Później oczywiście, no nie, mamy takie uroczyste nieszpory o godzinie 16. Nieszpory i potem mamy uwielbienie Chrystusa Zmartwychwstałego podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Będziemy śpiewem, gitarkami tego. Śpiewać, uwielbiać Pana Boga, klaskać i w ogóle wychwalać Pana. A jakby na przykład ktoś nie dostał się do kościoła, a chciał Pana Jezusa przyjąć jutro, to co wtedy? To przychodzi na godzinę 14 do kościoła i wtedy jest obrzęd przyjęcia Komunii Świętej poza mszą świętą i to samo jest w poniedziałek wielkanocny. A, też jest taka możliwość. Czyli w śmingus dyngus. Tak. Trzeba pamiętać, że jutro nie mam mszy świętej o godzinie 8. O. Jest o 6, potem jest dopiero o 10, bo o 8 mamy śniadanie wielkanocne w naszym klasztorze. A, ale obowiązkowe jest? Czy obowiązkowe? No... Jakby ktoś zadrzemał coś, to... No to nie, no to przyjmiemy. Jakie łasa przebaczy, możemy, nie? Możemy być trochę padnięci po tym całym tutaj, po tych wojażach naszych tych... Rezurekcyjnych. Tak, tridum paschalnego całego. Ale wspaniały czas, piękny czas. I naprawdę parafianie spisali się na medal i czuję się taką, przeżywa się taką współodpowiedzialność parafian za parafię, za kościół, za świątynię, za wszystko. Wielkie, wielkie Bóg zapłaci. O, to co, kończymy i idziemy jeść, bo się skończył post właśnie wielki. No możemy coś pożreć. Co my pożremy dzisiaj? Dzisiaj? No nie wiem, może kotleta z Nie, ja drzemu. Taką marzenie mam, sałatkę krabową sobie zjem. A to musi być kraby nałapać do jeziora Gdańskiego. Mam, to kupione w sklepie rybnym, taka, bardzo dobre. Kraby? Ale tak. Żywe czy nie? Nie, no nie żywe. Żywe kraby. No, kurczę, sałatka krabowa. To bardzo smutne. Bardzo pyszna. Taki jest radosna polecam. Chwila, a tu polecam. Kraby nie przeżyły. Ze sklepu kraby. Rybnego, polecam. To idziemy ze sklepu jeść kraby? Rybnego koło przychodni naszej. Na to już zlokowanie produktu. A przepraszam, dobra. To cofamy. Cofamy. Ale nie, znaczy, nie, w ogóle nie słyszeliście to była ta ulica tylko w tym, w Czorsztynie. A tak, tak. To nie, tak, nie nasze. Tak, ojcze, chodź, bo już po prostu jakieś nam tu kraby wychodzą. Pięknie, o, wystrój. Tak, Chrystus zmartwychwstał. Tak. Zmartwychwstały, chwalebny. W tej sytuacji dziękujemy wszystkim dziękujemy za uwagę. W tej sytuacji pokój, dobro i zapraszamy na kolejne transmisje. Szalone.